Cześć, z tej strony Marcin ze Spraw Drzemi Auto. Ci, którzy śledzą moją stronę na Facebooku, wiedzą, że jakiś czas temu kupiłem Toyota RAV4 z 2005 roku od rodziny mojej. Auto było w takiej eksploatacyjnej agonii, jak ja to nazywam, czyli do zrobienia było w nim wszystko. Wziąłem sobie za cel, żeby uratować ten samochód, żeby jeszcze służył, bo był świetną bazą. Cała podłoga była zdrowa, progi nieruszane, blacharka tak samo. Dzisiaj Wam pokażę, co w aucie zostało zrobione. Tam do zrobienia jest jeszcze tylko detailing, czyli polerowanie, czyszczenie wszystkiego po tych wszystkich remontach, które samochód miał. Także on jeszcze dzisiaj nie będzie zbyt czysty, ale już mechanicznie wszystko gra, blacharsko, lakierniczo wszystko gra. I teraz przeprowadzę Wam takie oględziny. Może dla przyszłego nabywcy, dlatego że no miałem sobie, robiłem to auto dla siebie, miałem sobie zostawić, ale no mam już 3 auta, 4 w sumie mi nie jest potrzebne. Myślałem, że będę nim jeździł na jakieś takie rajdy turystyczne, ale tak naprawdę to nie mam na to czasu. Teraz też troszeczkę zacząłem się bawić w testowanie samochodów, w takie kafirany. Na YouTubie niedługo będziecie mogli to pooglądać, jak to wygląda. Dobra. Przejdziemy do oględzin. Zaczniemy sobie od góry, bo tak przeważnie zaczynam oględziny. Szyby są wszystkie z jednego, znaczy z tego samego rocznika, z rocznika produkcji, oprócz tej. Ta jest z 2013 roku, pewnie od kamyczka jakiegoś była wymieniana. Jeżeli chodzi o blacharkę, to maska była podwójnie lakierowana, zresztą jest świeżo lakierowana. Ja dałem ją do lakierowania, bo były takie małe wrzerki. Chciałem, żeby naprawdę to dobrze wyglądało i jak widać, dobrze to wygląda. Wartości na mierniku są około 170 do 250, z racji, że jest to druga warstwa lakieru, ale zrobione jest to dobrze. Teraz tak, błotnik lewy. Ja przemierzyłem sobie auto przed filmikiem, już mi się nie chciało na filmiku tego robić, ale tu są wartości 90, 100, tutaj tak samo, 90, tak, 90, 110, 90, 100. Tutaj jest wszędzie wszystko oryginalne, tak samo tylna klapa jest oryginalna. Nie było lakierowane, natomiast lakierowane było z tej strony. Tutaj ten błotnik był lakierowany, ale nie cały, tylko jakby ta część, a głównie ta część tutaj. Tutaj są wartości rzędu 320, tu w tym kawałku, i potem to się tak rozchodzi, tu już jest tam 170, jest przejście zrobione na te drzwi, pewnie żeby się nie różnił kolor, i tu jest tam 160, 150, 140 i chyba 130, no i te drzwi już normalnie mają 90, 100 i 90, 100. Także auto oprócz tylnego błotnika, gdzie tam jakaś poprawka była, bo to nie po jakimś wypadku, to nie miało żadnego wypadku to auto, to no to jest w oryginalnym lakierze i prezentuje się naprawdę fajnie, jak na ten rocznik, no 2005 rocznik. No powiedzcie sami, wygląda super, jeszcze nie był polerowany, bo tu widzę jakieś takie zapylenia po lakierowaniu i chyba mi się bezbarwny uniósł. Nie wiem, no muszę to spolerować. Idziemy dalej. Opony 2017 rok, letnie, jeszcze w dobrym stanie. Jak na SUV-a, to ja bym jeszcze na nim jeździł. Jak mam swój samochód taki na co dzień, czyli Skodę Superb, i jeżdżę nią no szybko 140, 150, czyli 140 po GPS-ie, no to bym już przemyślał wymianę opon, no bo tak 4 lata użytkuję jedne opony 5, zresztą u mnie by 4 lata takie opony nie dojeździły. Ale tutaj jest bieżnik, zobaczcie, duży, bo to są opony wzmacniane, guma nie jest jakaś tam sparciała, więc jak na SUV-a, który będzie jeździł powiedzmy tam do 120 pewnie, raczej gdzieś tam w koło komina, bo to nie są jakieś super trasowicze te RAV4, zresztą no zależy co to będzie do czego używał, no to jeszcze ta opona da radę, one są z 2017 roku. Felgi są tutaj, alufelgi, mają jakieś tam ślady zużycia drobne, nie robiłem tego, nie naprawiałem. No tak, sorry, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o hamulce, to wymieniałem
i przód, i tył, zarówno tarcze, jak i klocki, i malowane były zaciski. Też były kupowane nowe tutaj z tyłu, co są te osłony, czyli tarcze kotwiczne. To jest droga sprawa w tych Toyotach, ciężka też do znalezienia. To kosztuje chyba 270 zł za jedną sztukę. Jest 4. To jest z przodu trochę tańsze, około 170 chyba, a tutaj 270. Co dalej? A zobaczcie, jak już tu jesteśmy, było konserwowane. Konserwowane było podwozie i z tyłu nadkola. Było to ok, ale w sensie nie było jakieś tam rdzy, dziur czy czegoś takiego, ale stwierdziłem, że już zabezpieczę to. Kupiłem taką farbę okrętową, bola też, w taką gumę w takie jakieś wrażliwe miejsca. Mogę wam nawet spod spodu pokazać, jak to wygląda. A wygląda to w ten sposób. Jakieś tam też... Tak to wygląda. Zabezpieczałem, wszystko zczyszczałem. Przodu nie ruszałem w ogóle, bo przód naprawdę wygląda jak, nie wiem, w aucie 5-letnim, więc to nie było sensu ruszać i zabezpieczać. Tego tył zabezpieczałem. Dziur nie było w progach. Wszystko tu jest zdrowe. Jak ktoś przyjedzie, to może sobie wszystko tam posprawdzać. Pojedziemy na kanał, wszystko pokażę i zademonstruję. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza, które, tak jak powiedziałem, jeszcze nie jest wyprane, wymyte. Auto jest w bogatej wersji, bo 4 elektryczne otwierane szyby. Tutaj mamy podgrzewane fotele. O, zmieniłem, proszę bardzo, jaka piękna gałeczka zmiany biegów. Klimatronik jest. Co tam jeszcze jest takiego? No, ten komputer, który pokazuje spalanie, także... Tutaj jest jeszcze taki system dziwny. System dziwny, że jak się odpala, to trzeba to położyć w dane miejsce, żeby odpalić, bo inaczej samochód nie odpali. O właśnie, tu jest jeszcze taki defekt, to kupię, klapeczka jest urwana. Idziemy dalej, pokażę wam w silniku, co było robione. Bo tam się skupiły głównie te naprawy. Chwila. Jedną ręką jest ciężko to otworzyć. Okej. Gdzie tu jest bagnet? Znaczy bagnet. O, cała. Okej, czyli zrobiłem tutaj, było zepsute wygłuszenie, zrobiłem takie wygłuszenie z mat... O kurczę, co to się stało? Aha. No fajnie, chyba mi lakiernicy mi uszkodzili to. O, nie fajnie. Będę to musiał kleić teraz. Tutaj tak samo. Ej no. No fajnie. Nie widziałem tego. Samochód dzisiaj widzę pierwszy raz, odkąd przyszedł od lakiernika. Tutaj też było coś naklejone. Ty, co oni mi porobili? No to musiał uzupełnić wszystko. No nieważne. No także zrobiłem wygłuszenie. Mata butylowa STP Aero Gold. Plus taka pianka niepalna, którą mi zniszczyli i ubrudzili lakiernicy. W silniku został zrobiony rozrząd kompletny z pompą wody, z paskiem osprzętu. Filtry, oleje. Następnie tak, czyszczona była przepływka, EGR, sprawdzane korekty wtrysków są ok, sprawdzane doładowanie turbiny jest ok. Tutaj jeszcze były smarowane takie dźwigienki od zmiany biegów. Oczywiście tam gdzieś są te, nie będzie widać, te zaworki SCV też to było czyszczone. No i co najważniejsze, sprzęgło z dwoma są kompletne wymienione. Amen. Także jak widzicie, wszystko tutaj jest zrobione. Nasz naklejka z rozrządu. Co tam jeszcze? A pokażę wam może jeszcze bagażnik.
Powiem wam, że wkurzyłem się. No rozwalili mi wygłuszenie po prostu. Mi uszkodzili, bo zdejmowali maskę do lakierowania i takie rzeczy. Porobili. Jeszcze wam pokażę. A nie, nie mój sad wam pokażę, tylko pokażę wam w bagażniku, jak to wygląda. Widzicie, jakiś uchlapany jeszcze nie jest. Nie jest to doczyszczone tak, jak powinno być. Pod sufitka już jest ładna, uprana, tylko fotele mi zostały jeszcze. No i taki detailing wnętrza. Także tak jak widzicie, Toyota jest prawie już zrobiona na wykończeniu. No i tyle, kończę na tym ten filmik. Jeżeli będzie chętny, to od września samochód już będzie do kupienia. To proszę się na priv gdzieś tam ze mną kontaktować. Bo naprawdę jest super autko. Trzymajcie się, cześć.